Witam Was serdecznie i zapraszam do dzisiejszego filmiku. Wiem, że dosyć dawno nie było Stylowych Gwiazd, nie obgadywaliśmy żadnych. Natomiast jako zadośćuczynienie dzisiaj będą stylówki, gdzie będzie bardzo dużo wielkich wow! Tylko tyle. Festiwal w Cannes. Wiele dni, wiele premier, bardzo wiele gwiazd, dużo przepychu, blichtru, tiulu, kolorów, farbanek. Tak jak mówiłam, bardzo dużo kreacji, które robią efekt wow. To są właśnie te kreacje, na których chciałabym się dzisiaj skupić, bo oczywiście, tak jak mówię, to jest bardzo wiele dni, wiele premier i takie stylizacje bardziej casualowe i takie naprawdę wielkie, zbudowane, takie na mega czerwone dywany. I dzisiaj właśnie na tych stylówkach chciałam się skupić, które do tej pory trwania festiwalu zrobiły na mnie osobiście największe wrażenie przez swoją objętość, przez swoje kolory, ale też przez efekt, jaki wywołują, bo nie zawsze największa ilość falbanek, kolorów, tiuli i objętości robi największy efekt, nie oszukujmy się. Ale czasami nie można im po prostu tego ująć, jakby nie da się tego odmówić. Także lecimy. Zaczniemy z grubej rury. Kolor, 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 objętość, plisy, tutaj jakieś stojące wachlarze na tej sukni. No to jest suknia, która zdecydowanie przyciąga uwagę. Też żółć to jest taki bardzo fajny, taki bardzo wdzięczny kolor, który fajnie gdzieś tam jest właśnie widoczny, od razu łapie nasze oko, ale gdzieś fajnie gra z tą czerwienią, czerwonego dywanu i fajnie się od niego odcina. Tutaj mamy górę taką bardzo mocno dopasowaną, gorsetową, przepięknie trzyma biust. Obok tego mamy jakby właśnie taką kryzę, coś takiego z żółci. No i dół mamy po prostu ogromna objętość, to wszystko jest splisowane. Ale pomimo tego, że to jest splisowane, to góra właśnie, ten bok jest przepięknie dopasowany. Tu też mamy wzdłuż takie zdobienie, no przepięknie i też ten kolor wspaniale gdzieś tam współgra i podkreśla kolor skóry tej modelki, no przepięknie to, naprawdę, no to jest właśnie taka kreacja typu Cannes, czyli dużo się dzieje, kolor i po prostu jedno wielkie, olbrzymie, że tak powiem, wow. Tutaj mamy kolejne tiule, falbaneczki, to już jest kreacja od Dior i tutaj też widzicie w innym stylu, po raz kolejny mamy objętość, mamy kolor, i tutaj mamy czerwień. Po pierwsze, ta czerwień już nam się trochę bardziej zlewa, no troszeczkę, bardzo nam się zlewa z czerwienią czerwonego dywanu. Fajnie, że to są takie dosyć leciutkie te tiule, że to nie jest takie nastroszone i tu pomimo tej objętości to wszystko jest gdzieś tam miękkie, takie bardziej gdzieś tam przyjazne, ale też mniej będzie podkreślało sylwetkę, mniej podkreśla tutaj sylwetkę tej pani, jakby na pewno jest ubiorem gdzieś tam łatwiejszym do noszenia, mniej wymagającym, bardziej tuszującym to i owo, ale też mniej, tak jak mówię, podkreślającym nasze kształty, więc dla każdego coś miłego. Natomiast mnie też ta sukienka bardzo się podoba, jest taka bardziej dziewczęca, lekka, wdzięczna. Tamta to była suknia taka naprawdę, że wow, mamy po prostu gwiazdę. A tutaj wciąż jest ten efekt wow, natomiast on jest taki bardziej właśnie kobiecy, miękki, dziewczęcy, tak jak już powiedziałam. Tutaj jest nasza Joanna Kulik i na tle tych wszystkich właśnie, bo to jest akurat tutaj jest z jednej imprezy, bo wiecie, Cannes to są różne dni, różne premiery, różne tematy, natomiast to wszystko tutaj jest z jednej imprezy i tutaj jest nasza Joanna Kulik, która na tle tych wszystkich falban, tiuli i tak dalej pojawiła się w białym jedwabnym garniturze od Diora, który z pewnością jest piękny i taki bardzo stylowy i elegancki, natomiast on tutaj zupełnie nie ma tego efektu wow. To jest taki garnitur, taki bardziej, powiedziałabym, na co dzień, no do pracy, gdzieś może też na jakąś taką imprezę, natomiast tutaj, jeżeli chodzi o Cannes, to ja naprawdę, no jest tyle przepięknych sukien i kreacji i tak dalej, nawet garnitur mógłby być bardziej taki wystrzałowy, interesujący, ciekawy, no tutaj jest to bardzo elegancko, natomiast nie wyróżnia się w żaden sposób z tłumu. Tutaj mamy po raz kolejny po prostu tiule i falbanki i tutaj jest akurat w różu. Ten krój już podoba mi się mniej, to jest taka jakby miniówka, bardzo mi się podoba góra tej kreacji, jakby tu jest tutaj wszystko dopasowane, natomiast mamy ogromne bufki na ramionach różowe, mamy tiulową jakby miniówkę i to mi się bardzo podoba i potem jest ten tren i nie do końca mi się podoba jakby odcięcie tej góry od tego trenu, jakby to pocięcie nie podoba mi się za bardzo, natomiast zanim się przyjrzę tej kreacji, zanim zdążę ocenić jej kształt, to na pewno kolor i ten tiul i ta objętość to jest coś, co przyciąga spojrzenie, to taka po prostu
przepiękna, wspaniała różowa landrynka i bardzo mi się podoba takie proste włosy do tego, świetny but, takie bardzo minimalistyczne sandałki. W sumie nawet wcześniej nie skomentowałam ani fryzur, ani butów, bo spójrzcie, one były takie bardzo proste, bardzo minimalne. Przy tej żółtej kreacji mamy proste, gładkie, po prostu fale zaczesane do tyłu, praktycznie żadnej biżuterii, tylko mamy pierścionek. Przy tej czerwonej kreacji mamy też bardzo gładko zaczesane włosy do tyłu, delikatny make-up, delikatny naszyjnik, jakby tyle, buty nawet nie są widoczne i dopiero tutaj mamy rzeczywiście widoczne te buty, natomiast to są bardzo delikatne, wiązane, srebrne sandałki, które są po prostu lekkie i nie odciągają uwagi w żaden sposób od tej kreacji, także ogromne, wielkie, dosłownie i w przenośni wow. Róż, po raz kolejny róż, tutaj w troszeczkę innym wydaniu, tutaj no ten kolor jest przepiękny, jest zjawiskowy, nieludzko mi się podoba, też bardzo ładnie wygląda tutaj do blond włosów, tu już mamy taką fryzurkę trochę bardziej misterną, natomiast ona jest gładka i dopiero tutaj gdzieś tam zaczynają się jakieś historie upinania, super choker, taki dosyć nowoczesny, taki zapinany na bok i suknia, która jest o tyle, że ciekawa, że ma bardzo, bardzo głęboki dekolt, wygląda to jak taka tafta, nie do końca podobają mi się jakby marszczenia tego materiału, to takie załamania, tutaj na modelce on to wyglądało oczywiście lepiej, wyglądało tak bardziej miękko, gładko i delikatnie. Bardzo ciekawy krój, bardzo głęboki dekolt i pomimo tego, że to jest wszystko głębokie, to jednak jest taka konstrukcja, która odrobinę trzyma biust. Ten biust tutaj nie jest jakby za ogromny, ale rzeczywiście jest podtrzymany i do tego są różowe rękawiczki, które bardzo mi się podobają, bardzo mi się podoba ten element i on tak samo właśnie był na pokazie, że też były rzeczywiście różowe rękawiczki. Nie do końca pasuje mi ten materiał, który wydaje mi się odrobinę oldschoolowy, natomiast sama forma i sam kolor kocham, forma jest ciekawa, jest inna, nie do końca podoba mi się ten głęboki dekolt, wydaje mi się, że to wszystko jest troszeczkę za nisko, trochę bym podniosła po prostu, podeszła i podniosła, natomiast na pewno bardzo ciekawe ujęcie i tutaj powiem Wam, mamy na tym tle Kaję, to jest córka Claudia Schiffer, tak? Cindy Crawford, to jest jej córka i tutaj widać dobre geny, to po pierwsze, a po drugie, jak też pięknie na tle tych wszystkich tiuli i falban i tego przepychu i szaleństwa prezentuje się prosta, gładka, taka sukienka właśnie w stylu takim bieliźnianym, natomiast odrobinę taka bardziej elegancka, ona jest tutaj takie ma pociągnięte jakby ramionczka tutaj przy szyi, przód taki w trójkąt i no przepiękna, prosta, idealnie dopasowana do tego minimalizm, zero biżuterii, włosy delikatnie zaczesane do tyłu, natomiast tutaj jest duża objętość, brwi, które grają rzeczywiście pierwsze skrzypce, bardzo stonowany make-up, no i naprawdę, no dla mnie, pomimo tego, że ta kreacja, tak jak mówię, nie ma tutaj żółci i nie ma różu i nie ma diamentów i nie ma przepychu i nie ma tiuli i falban, to ta prostota tak niesamowicie po prostu przyciąga i daje po oczach, że jest no zjawiskowa, naprawdę. Ale wróćmy do falban, bo to w końcu jest Cannes. I tutaj akurat to była premiera chyba filmu, tak, o Elvisie Presleyu, Elvis. I to, ta kreacja jakby wpasowuje się w ten klimat, te lata idealnie. Ta pani zresztą gra w tym filmie. I to jest taka kreacja, po prostu gdzieś tam te lata 70. Coś niesamowitego, taki zielono-turkusowy kolor, bardzo głęboki dekolt do pępka, ogromne rękawy z rozcięciami, bardzo mi się podobają te rozcięcia, jak tutaj są takie te falbany na końcu tych rękawów i te falbany ciągną nam się od pępka przez całą tą suknię, przez cały dół, no niesamowicie dramatyczna, widowiskowa kreacja, to jest Gucci, do tego też takie platformy na takiej wysokiej Angel, one się nazywają Angel, czyli anioł, platformy na takiej bardzo, bardzo, bardzo mają wysokie przody, przepiękne, tylko lekko fale spięte i delikatny w sumie naszyjnik, dramatyzm, po prostu, no wspaniale, to jest Cannes, po to po prostu oglądam takie stylówki, żeby mieć ten zachwyt, to takie te kreacje, w których po prostu nigdzie więcej nie wyjdziemy niż na taki czerwony dywan, ale naprawdę coś pięknego, w tak wspaniały sposób to rozwiązane. Oczywiście na tle tego wszystkiego pojawia się też mnóstwo miernych kreacji, nieciekawych albo dramatycznych, ale w taki sposób naprawdę nieprzyciągający spojrzenia. Ja tak mówię, wybrałam te perełki,
bo tych kreacji było tutaj naprawdę, naprawdę dziesiątki. No ale no, są te perełki. Tutaj też coś pięknego. Tu jest Maja Mask. To jest w ogóle mama Elona Maska. I spójrzcie, też pani w odrobinę starszym wieku. Przepiękna, plisowana, bardzo prosta forma. To też jest Dior tutaj. Jasno taki perłowy, perłowo-beżowy kolor. Rękawek taki do łokcia, też torebeczka z Diora. I spójrzcie na ten odważny, czarny usta. Mamy siwiznę, krótkie włosy, fajnie zaczesane i mamy normalnie przepiękny make-up i strasznie mi się podobają te ciemne, dramatyczne usta, które super kontrastują właśnie z tymi białymi włosami i z tą jasną kreacją. Reszta jest taka bardziej, bardzo stonowana, jeżeli chodzi o kolorystykę, właśnie dodatki i tak dalej. I ten kontrast, mocne usta, dodają takiego pazura, seksapilu, czegoś takiego wspaniałego. I dowód na to, że panie też w odrobinę starszym wieku równie dobrze mogą bawić się make-upem w taki bardzo nieoczywisty sposób. Tu mamy róż po raz kolejny, to już jest kolejna premiera. Piękna jest ta suknia, tak niesamowicie mi się podoba ta suknia. To jest coś bardzo nietypowego, bo to jest taka maxi sukienka z trenem, absolutnie olbrzymia, po raz kolejny w tym hitowym różu. Cieszę się, że ten róż jest taki modny, bo go uwielbiam. I ona ma, spójrzcie, jaką ma ciekawą górę. Ona jest ogólnie zapinana, jakby taka sukienka koszulowa, taka szmizjerka. Natomiast szmizjerki nam się kojarzą z czymś bardziej casualowym, z czymś bardziej casualowym, dziennym do pracy, gdzieś tam, może gdzieś tam wieczorem, ale nic na taką wielką, wielką galę. A tutaj jest ta szmizjerka po prostu pociągnięta na maksa, zrobiona z trenem w przepięknym odcieniu. I akurat tutaj jest rozpięta tak bardzo głęboko i pod to jest założony biustonosz w tym samym odcieniu. Są tam też rajstopy i buty w tym samym kolorze, słuchajcie, co suknia. I ten total look w tej dzikiej, w tym dzikim różu wygląda zjawiskowo. Nie mamy żadnej biżuterii na szyi, mamy tylko delikatne kolczyki i mamy pierścień. Włosy zaczesane do tyłu, makijaż skupiony gdzieś tam na oku. Bardzo nowocześnie, a jednocześnie zjawiskowo i przyciągając uwagę, przyciągająca uwagę, nie wiem jak to odmienić. W każdym razie, gdybym ja miała wybrać coś szalonego i pięknego i jechać do Cannes, to wybrałabym coś właśnie w takim stylu. Jest ten niesamowity, przepiękny, mocny kolor. Jest forma, która przyciąga wzrok i zdecydowanie przyciąga uwagę, ale też jest bardzo nowoczesna i mamy ten krój taki lekko koszulowy, naprawdę absolutnie miodzio. Jeżeli mowa o kroju koszulowym, to nie mogę, po prostu nie mogę nie wspomnieć o Tilda Swinton, która tam miała dwie takie przepiękne, czy miała więcej kreacji, ale miała dwa takie wyjścia, że właśnie wow, i to były wyjścia koszulowe, i one były wow, właśnie też nie przez tiule i farbanki i koronki, ale przez ten kontrast, jaki tworzyła z innymi kreacjami. I pierwsza to jest taka sukienka, która jest, wydaje się, niesamowicie właśnie prosta. Sukienka koszulowa, błękitna, bardzo długa, aż do kostek, no o bardzo, no minimalistycznym kroju. I to jest coś totalnie gdzieś tam w stylu Tildy, do tego takie dosyć etno sandałki, po prostu trochę Pocahontas, zero właściwie makijażu i włosy zaczesane do góry. I to jest odsłona, która mnie osobiście podoba się mniej, natomiast to jest świetne przedstawienie też stylu Tilda Swinton, która jest taka bardzo androgeniczna i bardzo ciekawa, inna na pewno, taka bardzo nieoczywista. Ale ta stylówka to już po prostu jest absolutny sztos i to też jest Alaya, bo tam też była Alaya. I to jest suknia jakby rozmowa na temat sukienki koszulowej, zapinanej do samego dołu, ale tutaj, o ile tamta forma już była idealnie prosta, gładka, cięcie, fyk, to ta forma już jest najbardziej skomplikowaną koszulą, czy sukienką koszulową, jaką ogólnie widziałam. Przód mamy odrobinę taki frakowy, jeżeli o to chodzi, i ona się zwęża i na wysokości kolan jest zebrana właściwie i jest puszczona właśnie tak jak taki krój sukienki syrenki. Są za długie mankiety, także bardzo, bardzo ciekawa sprawa, ogromny kołnierzyk i do tego jest taka oversize'owa, wielka, wielka marynarka, która też to wszystko podkreśla. Niesamowicie ciekawe. Tu mamy do tego teraz czerwone usta, zero makijażu oka i takiego już irokeza zapuszczonego do przodu. Także po raz kolejny taka odrobinę androgeniczność, coś bardzo nieoczywistego, gdzieś tam zabawa modą męską, bo tu jednak mamy zabawę koszulą, taką koszulą trochę frakową i oczywiście wielką męską marynarką, ale to wszystko jakby zrobione w taki
w sumie ultra kobiecy sposób, bo wiecie, sukienka taka mermaid dress, czyli taka właśnie syrenka, to jest jakby najbardziej kobiecy fason, mi się wydaje, jaki istnieje, taki fason takiej typowej sukienki, wiecie, dla panny młodej, taka totalna, totalna syrenka, ale tutaj zrobiona właśnie z takiej męskiej, oversize'owej koszuli, także bardzo ciekawy, hiper wyluzowany właśnie outfit, bardzo nowoczesny, bardzo taki bliżej nieokreślony, drażniący i przyciągający oko i to jest coś, za co tu Tilde niesamowicie szanuje. Tu mamy taką kreację, która jest po prostu wow, naprawdę wow. I mamy tutaj kwiaty wysypujące się od dołu, z dołu kreacji, które wychodzą gdzieś tam na ramię. Jest tego dużo, jest to bardzo dramatyczne. To już tak, nie wiem, ten czarny materiał na tych kwiatach podoba mi się trochę, trochę mniej. Trochę tutaj też jest, no jest bardzo mocny make-up, rzeczywiście oka i ust. Troszeczkę to wszystko wygląda ciężko, natomiast no nie można odmówić tej kreacji efektu, tak jak mówię, wow. Bo rzeczywiście jak to zobaczyłam, to powiedziałam wow. Potem w ogóle zaczęłam się zastanawiać, czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba. Ale zdecydowanie robi to... no robi po prostu jakieś niesamowite, niesamowicie te wow, to jest Dolce & Gabbana, zresztą tak też wygląda, także kwiaty absolutnie wylewające się z każdej strony, coś niesamowitego. To jest taka stylówka, nad którą po prostu nie potrafiłam przejść obojętnie i już ją skomentowałam u siebie na Instagramie. Jest to coś nietypowego, przepiękne buty, po prostu tych butów pragnę, suknia w super świetnym kolorze, fajne po prostu zero tutaj biżuterii, strasznie mi się to podoba, właśnie tylko takie ciężkie kolczyki i suknia z odbytem. Na biuście mamy odbyt. Dla mnie po prostu co zostało zobaczone, nie może zostać odzobaczone, jest to psi odbyt plus albo jakiś odbyt lekko hemoroidowy, ale jest to dla mnie... odbytek. Być może miało być to usta, natomiast kiedy ta pani odwróciła się trochę bardziej bokiem, to to jest wypukłe i dla mnie to jeszcze bardziej wygląda jak odbyt, odbyt mopsa, nie wiem, odbyt po hemoroidach, jakieś takie tematy po prostu. No być może dla niektórych to są usta, dla mnie to jest totalny odbyt. Dajcie koniecznie znać, czy dla was to są usta, czy dla was to jest odbyt, czy to jest może, nie wiem, balonik jakiś, nie mam pojęcia, dla mnie no... Natomiast buty piękne. Buty piękne, buty bardzo ładne, buty bardzo mi się podobają. Tu jest Kirsten Stewart, która w końcu zaczyna gdzieś tych wszystkich kreacjach chanelowskich, bo ona cały czas jest twarzą Chanel i cały czas chodzi w Chanel, a czy w, no 90% w imprez to są jednak kreacje Chanel na niej. Cały czas jest w tym Chanel i cały czas narzekam i mówię, że to jest takie mla i takie bez sensu i takie bez jaj. Tu są w końcu pokazane jakieś jaja rzeczywiście. Mamy top taki krótszy nad pępek zdecydowanie z długim rękawem, który jest wysadzany jakimiś takimi jakby połamanymi kamieniami. Wygląda to bardzo ciekawie. Dlatego spięte włosy, takie trochę, trochę niedbałe i spódnica, dół, który wygląda trochę jak takie coś związane z przodu, jak taka kokarda, trochę jak takie pareo plażowe, ale jest w tym wszystkim jakaś taka elegancja, jest w tym wszystkim taka, wiecie, zadziorność, jest to odrobinę nietypowe, jest to dziwne, nie jest to w żaden sposób jakby przestarzałe. Wydaje mi się, że fajnie to gdzieś tam pokazuje ducha i charakter Kirsten. Bardzo mi się podoba to, jak ta spódnica, wiecie, jak ona z przodu, jaką ma jakby górę, wykończenie, jaki ma kształt, że ona nie jest na prosto, tylko ona jest tak fajnie właśnie w dół. Też to bardzo ładnie się tam wysmukla. Bardzo mi się podoba jakby ten set i chyba cały set bym naprawdę przygarnęła, bo on pomimo tego, że jest ryzykowny, to tak naprawdę jest bardzo fajnie maskujący, bo ta spódnica, spójrzcie, ona rzeczywiście pokazuje ten obszar nad pępkiem, natomiast boczki, brzuszek i tak dalej, wszystko jest zakryte, obowiązane jest tutaj jakby objętość, więc niczego za bardzo nie widać. Z przodu jest rozcięcie, także jest noga i tak naprawdę wygląda to według mnie bardzo, bardzo korzystnie i bardzo mi przypadł do gustu rzeczywiście ten look. Tu jest petarda. Proszę Państwa, Sharon Stone, lat 64. Dziękuję. Widzicie tę nogę? Przepięknie, zjawiskowo, Dolce & Gabbana, zresztą Sharon od jakiegoś czasu głównie pojawia się w Dolce & Gabbana, przepiękna, przepiękna kobieta, świetnie dopasowana kreacja, przepięknie po prostu i nie jest to przeładowane, i nie jest to przestarzałe, można było iść coś takiego, wiecie, bardziej babciowatego, oldschoolowego,
ale to jest tak przepięknie tutaj pokazane, jak bardzo nam się już przesunęła ta granica wieku i tego, co wypada, tego, co nie wypada. Kiedyś 50 lat to były babcie w chustkach na głowach, teraz mamy 64, petardy. Także przepięknie, naprawdę. Świetnie dopasowana, wysokie rozcięcie, przepięknie wyeksponowana noga i to wszystko z mega klasą, są kryształki. No wygląda jak gwiazda filmowa, jak legenda filmu, którą zresztą jest. Naprawdę, przepięknie, delikatnie make-up, odrobinę mocniejsze usta, uśmiech, pewność siebie, ten czar, magia, po prostu magia, aż po prostu mam ciak, jak widzę tak pięknie ubraną, dojrzałą, świadomą siebie i szczęśliwą kobietę. Nie ma naprawdę nic piękniejszego, także przepięknie. Tutaj, jeżeli mowa o dramatyzmie, to musimy powiedzieć o Naomi Campbell, ale wygląda tutaj ślicznie, po prostu ślicznie. Znaczy, Naomi Campbell zawsze wygląda jak żyleta i bad bitch i w ogóle, wiecie, najgroźniejsza laska na dyskotece, ale tutaj wygląda po prostu eterycznie. To jest suknia długa, z długim rękawem, która jest cała w takie jakby motylki, w aplikacje motylków, a czy nawet nie aplikacje, jakie aplikacje 3D, o. Wiem od Was, że jest taka choroba, czy takie zaburzenie, czy nie wiem, jak to się nazywa, taka fobia, że niektórzy boją się motyli, więc jeżeli to macie, to uciekajcie. Ale wygląda według mnie no absolutnie, absolutnie przepięknie, tak no naprawdę, tak no prześlicznie. Valentino i mamy po raz kolejny róż, więc spójrzcie, spójrzcie ile róży jest w tym roku i jak fajnie można zrobić kreację, która ani nie ma jakby odkrytego dekoltu, ani nie wiem, ramion, ani nóg, a wciąż to wygląda bardzo kobieco i sensualnie i tak fajnie do tego właśnie upięte włosy delikatnie, naprawdę, no przepięknie, przepięknie według mnie. To jest kolejna po prostu petarda i to jest Balenciaga. Wiecie, Balenciaga to ja już żygam po prostu, jak widzę Kim Kardashian w tej czarnej Balenciaga i wszystko Balenciaga i po prostu maska na twarzy i po prostu robimy wszystko, żeby zrobić szok i żeby zrobić szał. I tutaj jest ten outfit Balenciagi wykorzystany po prostu w niesamowity sposób. Przede wszystkim kolor, który jest hipermodny, ale też nieludzko pasuje właśnie tutaj do tej ciemnej rudości włosów tej aktorki. I tutaj trochę wygląda jak Poison Ivy, wiecie, te klimaty. I mamy ten właśnie outfit z zakrytymi dłońmi i zakrytą nogą i but, jakby to jest całość, jakby to na tym polega jakby odlot tej kreacji, to, że ona szokuje i jest niesamowita. I najczęściej rzeczywiście takie trochę szokujące, bardzo nowoczesne kreacje wybierane są rzeczywiście przez takie bardziej młode osoby, albo takie, które, po której się będziemy spodziewali, o, że będą chciały nas zaszokować, typu na przykład Kim Kardashian, a tutaj mamy to w taki sposób zrobiony nieoczywisty i to wciąż wygląda gdzieś tam kobieco i seksownie i fajnie i nienachalnie i dziwnie, ale takie granice dziwności i po prostu takiej, że po prostu chcę więcej, także po raz kolejny zdecydowanie niesamowity efekt wow. Tu jest jedna z po prostu bardziej niesamowitych stylówek, to jest Alicia Vikander, nie wiem jak to czytać w sumie, ale przefajna kreacja, to jest Louis Vuitton i tutaj została góra, to jest jakby taka bluzka z takim peplum oversize'owym pociągniętym na boki. Ona normalnie na wybiegu z takimi spodniami była wzorzystymi, natomiast tutaj jest z czarnymi spodniami zrobiona i wygląda to przepięknie, bo jak ona tak stoi, to wydaje się, że nie wiadomo w sumie co to jest, czy to jest, ja myślałam jakby na pierwszy rzut oka, że to jest suknia z takim peplum puszczonymi bokami, z takim czarnym tym, po czym się okazało, że to jest taka bluzka z przedłużonym przodem i do tego czarne spodnie. Bardzo ciekawe, ryzykowne, ale też bardzo lubię, kiedy właśnie osoby różne ryzykują na czerwonym dywanie, na tych premierach, na tych takich bardziej, bardzo glamour imprezach i bardzo się cieszę, jeżeli to ryzyko się udaje i mamy tutaj wszystko bardzo fajnie zbalansowane. Mamy ten dziwny top z jakimiś wystającymi nitkami, z jakimiś frędzami. Natomiast on ma bardzo fajną, taką prostą, ale też mocną formę i dlatego te spodnie, które to wszystko równoważą, bo w sumie tutaj by raczej żadna spódnica za bardzo nie pasowała, może jakaś prosta, czarna, ale spodnie sprawiają, że ten outfit jest taki bardzo, bardzo, bardzo cool, zresztą tak jak Alicja, która zazwyczaj wygląda po prostu zjawiskowo i bardzo, bardzo cool, także zdecydowanie jedna z mocniejszych takich stylówek, przepiękne włosy z przedziałkiem zaciosane do tyłu, bardzo prosty, minimalistyczny make-up, zero biżuterii i też zero torebeczek. To jest coś,
do czego się czepiam od lat, jeżeli chodzi o polskie gwiazdy i polskie czerwone dywany, że zazwyczaj mamy torebeczki, torebunie, torebiuniunie, natomiast tutaj nie widziałam ani jednej torebeczki, torebiuni, torebiuniunie, chociaż te panie jest stać na najdroższe torebki tego świata. Birkinu to tam stoi po 10 pewnie na półeczkach, także nie ma szczucia logami, nie ma szczucia tymi torebkami, które mają jakby zakomunikować nasz status społeczny. Także to jest dosyć miłe. I zamknijmy może dzisiejszy odcinek stylizacją wow, pod tytułem chronimy się przed 5G, ale to jest stylizacja, która akurat mnie się nie podoba i to jest akurat Balenciaga wiosna 2022, stylizacja ze 100 metrów folii aluminiowej albo z takich koców termoizolacyjnych, wiecie, coś takiego. Nie odmawiam temu uroku, natomiast, no nie wiem, tutaj według mnie trochę nie zdało egzaminu, jest trochę za dużo objętości tutaj i z przodu i do tego te rękawiczki i jeszcze srebrne buty, trochę za bardzo, bo te białe rękawiczki chyba chciały sprawić, żeby ta kreacja była troszeczkę bardziej elegancką kreacją, a wiecie co, jak już jedziemy w coś takiego trochę pojechanego i jeszcze błyszczącego i w ogóle z taką objętością, to poszłabym w może jakieś takie albo cięższe buty, albo coś takiego, co by podkreślało wyjątkowość tego outfitu, jego dziwność, natomiast tutaj chciałam zrobić to chyba w troszeczkę bardziej ładnym stylu. Chociaż głównie chyba mi się nie podoba to, jak ta suknia się układa tutaj z przodu, no nie wygląda to jakby korzystnie, no wygląda to jak po prostu taka folia aluminiowa chwycona tak od góry i tak po prostu cercząca na wszystkie strony i jeszcze taka pomięta, także to tutaj jestem na nie, doceniam, że to miał być jakby, tutaj właśnie widzicie to, o czym mówiłam przed chwilą, że lubię jak są eksperymenty i jak jest ryzyko i tutaj rzeczywiście był ten eksperyment i było to ryzyko, natomiast no, doceniam to, że było, ale całość, no po prostu jestem na nie. Jednak no, koce termoizolacyjne i ta dziwność tutaj tym razem nie wyszła. Także to wszystko na dzisiaj. To były takie stylówki, które ostatnio właśnie, tak jak mówię, z tego kan dla mnie zrobiły takie wielkie wow, wow, wow. Były ciekawe, interesujące. Zazwyczaj przez po prostu ilość i przepych i po prostu szaleństwo, ale też były stylizacje bardziej proste, bardziej minimalistyczne, które były po prostu zrobione perfekcyjnie i właśnie przez to przyciągały spojrzenie. Dajcie oczywiście znać, jakie były wasze typy, jakie były wasze ulubione stylizacje dzisiaj oraz które podobały wam się najmniej. Bardzo dziękuję za oglądanie, bardzo dziękuję, że jesteście i do zobaczenia znowu. Pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki, pa pa!